maja 2014 roku ubierać zaczął pewien bardzo znany PRL-owski generał. Wtedy wydawało się, że diabli w piekle wydadzą polecenie Stalinowi i Hitlerowi, aby ci posunęli się i zrobili trochę miejsca w kotle dla nowego kompana. Wtedy nagle pan generał wystraszył się. Postanowił wyznać wszystkie swoje winy, wszystkie swoje błędy, wszystkie swoje grzechy. Wezwał księdza. On, niewierzący, który nie stawił się nawet na katolicki pogrzeb swojej własnej matki. Wezwał księdza. Poprosił o przebaczenie. Posłuchajcie jego spowiedzi. Jaruzelski generał, wiem, dzisiaj będę umierał, przebaczcie mi. A byłem zdrajcą i tchórzem, wiem, nie pożyję już ani dnia dłużej. Nienawidziłem Polaków, wolałem ruskich żołdaków, przebaczcie mi. Bo teraz boję się szalenie, błagam, błagam o przebaczenie moich win. Teraz boję się ciemności i boskiej sprawiedliwości. Darujcie mi, odpuśćcie mi. W grudniu 70. zrobiłem coś naprawdę paskudnego. Stoczniowcy żądali chleba, kazałem seriami wysłać ich do nieba. Ja chciałem tylko wzbudzać strach, w Gdyni trupa ponieśli na drzwiach. Przebaczcie mi, bo teraz boję się szalenie, błagam, błagam o przebaczenie moich win. Bo teraz boję się ciemności i boskiej sprawiedliwości. Darujcie mi, przebaczcie mi, odpuśćcie mi. Towarzysz, towarzysz generał, co ty tutaj nam wskazał? Co ty tutaj nam wskazał, towarzysz generał? Generał, generał, towarzysz, bohatynię tu widzisz, bohatynię tu widzisz, generał, towarzysz. Bo teraz boję się szalenie, błagam, błagam o przebaczenie moich win. A grudnia 13 zrobiłem coś jeszcze gorszego. Kazałem wyłączyć wszystkie telefony, bez pogotowia były liczne zgony. Boże, mą duszę przygarnij, zapomnij o tych 9 na kopalni. A gdy naród debił głód, ja całe żarcie wysłałem na wschód. Przebaczcie mi, bo teraz boję się szalenie, błagam, błagam o przebaczenie moich win. Teraz boję się ciemności i boskiej sprawiedliwości. Darujcie mi, odpuśćcie, przebaczcie, przebaczcie, darujcie, odpuśćcie mi. Jak się zacop w bagażniku, sprząt poczkazałem po cichu,
odpuśćcie mi. Później dla własnej wygody z Bolkiem doszedłem do zgody. Darujcie mi. Ja podzieliłem naród na pół. Największy sukces mój to okrągły stół. Darujcie mi. Bo teraz boję się szalenie. Błagam, błagam o przebaczenie moich win. Teraz boję się ciemności i boskiej sprawiedliwości. Darujcie mi, przebaczcie mi, odpuśćcie mi. Darujcie, 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 przebaczcie mi. Miłosierny Bóg, nie zrozumiałeś swojej miłosierdziu. Przebaczył panu generałowi i został on z honorami pochowany na warszawskich powązkach. Ale czy ja, syn tej ziemi, mogę równać się z Bogiem? Witam, jak ktoś mnie pyta, jakie są moje ideały, jakie są moje przekonania polityczne, co mnie ukształtowało, mogę powiedzieć jedno, jestem człowiekiem Solidarności. Ukształtowało mnie Solidarność. W tamtych latach, w 81, 82 roku byłem jeszcze młodym człowiekiem, ale do tej pory uważam się za człowieka Solidarności i jestem